Były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Medvedev opublikował w rosyjskiej prasie bardzo długi tekst na temat Polski. Jak rosyjskie elity patrzą dzisiaj na nasz kraj? Jakie są strategiczne plany Federacji Rosyjskiej wobec Polski i jak powstaje ta niezwykle specyficzna mieszanka pogardy i strachu? Ale ponieważ będziemy mówić o naprawdę bardzo toksycznym tekście, zestawimy go z innym tekstem, z tekstem już klasycznym dla polskiej myśli politycznej, z tekstem sprzed 50 lat pióra Juliusza Mieroszewskiego, rosyjski kompleks polski i obszar ULB. Dziś o tym, jak Rosja boi się Polski, ale jednocześnie jak nie dostrzega jej prawdziwej siły. Zapraszam na materiał. Na początku jednak bardzo ważna uwaga, dlaczego ten materiał czy ten temat wydaje mi się szczególnie istotny. Otóż wokół Federacji Rosyjskiej często tworzy się taką aurę tajemniczości, jak gdyby nie do końca było wiadomo, czym Rosja jest, jakie ma plany strategiczne, jak, jaką politykę chce realizować. Tymczasem, wbrew pozorom, Rosja, Rosjanie często mówią to zupełnie wprost. Tylko Trzeba uważniej słuchać, uważniej czytać między wierszami. Czy pamiętacie, jak omawialiśmy sobie tutaj latem 2021 roku tekst Władimira Putina o jedności narodów rosyjskiego i ukraińskiego, gdzie właśnie w zalewie takich pseudohistorycznych wywodów Rosja tak naprawdę budowała ideową podbudowę pod agresję, która nastąpiła kilka miesięcy później. I teraz, właśnie taki tekst czytamy o Polsce. Czytamy tekst pełen właśnie pseudohistorycznych analogii, który ma uzasadnić rosyjski rewizjonizm historyczny. Więc gdy czytamy tego, tego, tego typu tekst na temat Polski, to musimy mieć świadomość, że nie czytamy wyłącznie eseju politycznego czy artykułu prasowego, tylko że czytamy również komunikat polityczny wysyłany do Polski, ale również, a może przede wszystkim, komunikat polityczny wysyłany do naszych sojuszników. Link do artykułu znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Ostrzegam, że jest to bardzo trudna lektura i że ciśnienie będzie wam skakać bardzo często, co drugie czy co trzecie zdanie. Ale wydaje mi się, że mimo to warto zapoznać się z tym tekstem, a być może jeśli jesteście zainteresowani stosunkami międzynarodowymi, to nawet trzeba. Link w opisie. Translator Google daje radę, da się ten tekst przeczytać ze zrozumieniem i przyswoić, choć ostrzegam, nie jest to tekst. Przyjemny do czytania. Tekst został zatytułowany tak. Polska, megalomania, kompleks niższości i bóle fantomowe upadłego imperium. Już na wstępie Miediediew zauważa, że rola Polski w ostatnich miesiącach była istotna. Pisze: W ciągu zaledwie kilku miesięcy, Polska z państwa na bocznych torach stała się państwem frontowym, a jej znaczenie jako regionalnego przeciwnika Rosji znacząco wzrosło. I nieco dalej, wykorzystując konflikt ukraiński jako przykrywkę, Polska kontynuuje walkę o jednostczołowych miejsc w Europie i w systemie kolektywnego zachodu. Tutaj z miejsca jasne jest to, jak kompletnie inną logiką kierują się Rosjanie. Otóż z samej perspektywy to działania Polski są agresywne, bo nasze wsparcie, cytat, pogłębia kryzys ukraiński. Gdybyśmy mieli zatrzymywać się przy każdym kontrowersyjnym stwierdzeniu, to siedzielibyśmy tutaj ze trzy tygodnie. Ale wydaje mi się, że już na początku warto uwypuklić, co jest tak naprawdę jednym z najważniejszych przesłań tego tekstu. Otóż to, co my nazywamy rosyjskim imperializmem, rosyjską agresją, z punktu widzenia Rosjan, jest dążeniem do jedynego normalnego, naturalnego stanu rzeczy w naszym regionie. A tym naturalnym stanem rzeczy jest rosyjska dominacja. Rosyjska dominacja jest czymś naturalnym, więc próby stawiania tamy tej rosyjski do, do, rosyjskiej dominacji to jest działanie agresywne, bo ono stoi w sprzeczności z porządkiem rzeczy, który jest w jakiś sposób oczywisty. Uwagę zwraca też fragment, w którym w trafnie dostrzega, jakich narzędzi używa Polska, by później kompletnie rozwinąć się z rzeczywistością przy ocenie celów polskiego państwa, co najłatwiej zrozumieć w kontekście tekstu Mieroszewskiego sprzed 50 lat. Zachęcam, zostańcie do końca filmu. Były prezydent Rosji pisze bowiem, że Polska używa parasola Unii Europejskiej oraz NATO. I rzeczywiście, polityka maksymalizacji zachodniego zaangażowania w walkę z rosyjskim ekspansjonizmem, o której wiele tu mówiliśmy, to jest sposób realizowania polskiej polityki zagranicznej. Ale gdy Moskwa ma uzasadnić, dlaczego my tak działamy, przykłada do nas swoją miarę, swój sposób patrzenia na rzeczywistość i uznaje, że z pewnością jest to podszyta chęć terytorialnej ekspansji. Chęć odbudowy imperium, chęć odebrania utraconych terenów. Ogromna władza, chęć dominacji i potęga I Rzeczpospolitej ma stale nawiedzać umysły polskich polityków. I w tym miejscu tekstu zaczyna się bardzo długi, historyczny, czy to pseudohistoryczny wywód, którego nie ma sensu absolutnie streszczać tutaj w całości, ale warto powiedzieć o najważniejszych motywach, bo to one mają uzasadnić postawę Rosji wobec Polski na przyszłość. Polska jest państwem z definicji agresywnym. Od 960 do 1795 roku Polacy brali udział w około 247 konfliktach międzynarodowych, co oznacza, że musieli walczyć mniej więcej raz na trzy lata. Wylicza były prezydent z natury pacyfistycznej Rzecz Jasna Federacji Rosyjskiej. O ile z tą najdawniejszą Polską, piastowską, dało się jeszcze rozmawiać, o tyle od czasu Jagielonów trwa już wyłącznie konflikt dotyczący obszarów pomiędzy Polską a Rosją. Pobrzmiewają tutaj dobrze znane nam motywy jedności narodów rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Jedność tą zakłócać są oczywiście Polacy. W końcu jednak wyczerpane wiecznymi wojnami imperium przestało być niebezpieczne i Polska z groźnej stała się żałosna. Do wielu wątków nie ma sensu się nawet odnosić. Dość powiedzieć, że Polacy byli takimi bestiami, że Miediediew proponuje specjalną komisję, by domagać się od Polski odszkodowań dla Rosji. Odszkodowań od Polski dla Rosji. Ale takie prowokacje, cała ta wybiórcza a historyczna terada sprawia, że można stracić z oczu to, co rzeczywiście istotne. W tym segmencie to, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to fakt, że zdaniem byłego prezydenta Rosji, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, jedyne okresy korzystne dla rozwoju Polski to czas rosyjskiej dominacji. Zabory to okres dobrobytu i szybkiego rozwoju, swobód politycznych i kulturalnych. I co ważne, to Rosjanie stali u sterów tej modernizacji, której Polacy oczywiście nie doceniają. Podobnie po II wojnie światowej. W ciągu ostatniego stulecia to właśnie okres PRL stał się najlepszy dla naszych dwustronnych stosunków, pisze rosyjski polityk, a stając się integralną częścią Wspólnoty Państw Socjalistycznych, Polska uzyskała szybką odbudowę kraju, dostawy towarów, surowców i szybką industrializację. I znów ja wiem, że utożsamianie PRL-u, czy szarzej rosyjskiej dominacji z modernizacją, z rozwojem gospodarczym, z dobrobytem, to jest zupełnie już postawienie sprawy na głowie. Szczególnie w sytuacji, gdy tak wielu Polaków pamięta przecież ten PRL. Tyle tylko, że to wcale nie musi być komunikat wysyłany do tych właśnie Polaków. To może być komunikat wysyłany na zachód. Komunikat o treści, no spójrzcie, jak spokojnie, jak, jak spokojnie było w regionie, kiedy Polska była pod naszą kontrolą. I to jest komunikat, który zdecydowanie z tego tekstu warto wyłowić, bo on jest jednym z najważniejszych. To znaczy, jeżeli Polska już musi istnieć. To jedyna Polska, z jaką my jesteśmy w stanie się tak naprawdę pogodzić, my Rosjanie, mówię tutaj przyjmując perspektywę Miedwiediewa, to jest Polska ubezwłasnowolniona. To jest Polska, która jest pod rosyjską kontrolą. I to nie jest tak, że takie groźby są wypowiadane wyłącznie za pomocą jakiejś analogii. Nie. One w tym tekście niejednokrotnie padają zupełnie wprost. Przyszłość polskiej państwowości po raz kolejny zostaje bezmyślnie rzucona na ołtarz politycznej manipulacji, pisze Miedwiediew. Historyczna amnezja Polaków ostatecznie doprowadziła do tego, że w XXI wieku Rosja ponownie ma niebezpiecznego wroga w Europie Wschodniej. Wróg jest histeryczny, niegrzeczny, arogancki i ambitny. Wróg z maniami wielkości i kompleksem niższości. I będziemy go traktować właśnie jako wroga historycznego. A tekst kończy się w taki sposób. Niestety ułomni warszawiacy i panowie nie chcą wyciągnąć wniosków z własnej historii. Jednak historia w niedalekiej przyszłości będzie mogła się na nich zemścić w pełni, demonstrując polskiej elicie swoją złowrogą cykliczność. Czy będzie nam wtedy smutno z powodu upadku współczesnej polskiej państwowości? Nie ma potrzeby kłamać, odpowiedź może być tylko jedna absolutnie nie. A to wszystko dlatego, że Polacy uznali, i tu kolejny cytat, że prawdziwym państwem polskim może być tylko takie, które jest kamiennym bastionem Zachodu w walce z Rosją, który musi ostatecznie wyprzeć nasz kraj z Europy Wschodniej, a jeszcze lepiej osiągnąć jego upadek. Cały wywód prowadzi do pięciu wniosków. Pierwszym jest po raz kolejny powtarzana teza o polskich planach zajęcia zachodniej Ukrainy. Jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, naprawdę Rosjanie zdają się poważnie sądzić, że zaangażowanie Polski wynika ze skrywanych roszczeń terytorialnych. Polacy, jak już zaanektują Ukrainę, będą dążyć do radykalnej, przymusowej asymilacji Ukraińców. I ten wniosek można w całości pominąć. On musiał się pojawić, bo bez niego cały artykuł o imperialnych i agresywnych Polakach nie miałby sensu. Dalej jest zdecydowanie ciekawiej. Drugim wnioskiem jest bowiem to, że i znów posłużę się cytatem: budowa potencjału militarnego samej Polski i polska obecność wojskowa na Ukrainie mogłaby wywołać bezpośrednie starcie Warszawy z Białorusią i Rosją. Innymi słowy, Polska silnie militarnie doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Wniosek numer 3. Rosnąca pozycja Polski w połączeniu z cytat słabo skrywaną nienawiścią rozwiniętej części Unii Europejskiej do Polski doprowadzi do destabilizacji, a nawet do upadku Unii Europejskiej. Punkt czwarty prowadzi Miedwiediewa do myśli, że w strategicznym interesie Rosji leży rozbicie Sojuszu Polski i państw bałtyckich. To perspektywa o dość oczywistych konsekwencjach dla regionu i też wskazówka jak istotnym problemem jest dla Rosji bliska relacja Polski z sąsiadami. I w końcu punkt piąty można streścić hasłem Polacy to antysemici, którzy brali udział w Holokauście. Z jednej strony ten fragment wpisuje się w kontekst opowieści o agresywnych hienach, ale z drugiej strony jest to nieco nie na miejscu, jakby wymuszony, co każe domniemywać, że być może znalazł się wyłącznie z powodu obecnego kontekstu międzynarodowego. To sygnał również w stronę Izraela. Ale przede wszystkim jest to komunikat wysyłany w stronę państw Zachodu. Wzrost politycznych i obronnych możliwości Polski doprowadzi do destabilizacji Zachodu i może doprowadzić do wojny. A po co jest nam to potrzebne, skoro tak harmonijnie może, mogą wyglądać stosunki regionalne, kiedy na mapie nie ma suwerennej Polski? To jest bardzo czytelnie zapisany komunikat, który płynie z tego tekstu. Ja wiem, że z jednej strony mówimy o Medvedewie, który ma pełnić taką rolę trochę w rosyjskiej komunikacji tego bardziej odpalonego tego bardziej to jest bardziej niestabilna twarz Federacji Rosyjskiej co jest oczywiście bardziej, jak najbardziej przemyślaną strategią komunikacyjną. No ale z drugiej strony Federacja Rosyjska już prowadzi agresywną ekspansyjną wojnę imperialną. Prowadzi ją na Ukrainie i uzasadniała ją, jeszcze raz warto podkreślić, czy próbowała zbudować ideowe uzasadnienie właśnie za pomocą tego typu tekstów, odwołujących się do rewizjonizmu historycznego, próbujących z historii wysnąć uzasadnienie dla swoich działań. Ten kanał nie jest zbudowany na żerowaniu, na waszym strachu. Ja staram się naprawdę szanować widzów tego kanału i staram się nie patować z niepotrzebnie strachem, choć wiem, że jest to skuteczna droga na skróty w tej branży i w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo niskie. Ale w tym wypadku chciałbym dać Wam do zrozumienia, że wydaje mi się, że tego typu teksty, czy tego typu Komunikację strategiczną ze strony Federacji Rosyjskiej musimy w Polsce traktować poważnie. To znaczy to, to musi nam pozwolić uzmysłowić sobie po raz kolejny, jaka jest stawka tego, co dzieje się wokół polskich granic dzisiaj. Rosyjski imperializm czy cele rosyjskiego państwa nie kończą się na Ukrainie. Wśród tych celów jest również uprzedmiotowienie państwa polskiego, i Rosjanie mówią o tym zupełnie wprost mówią to nie pierwszy raz, ale w tak kompleksowy sposób. To, że powstał taki tekst, to powinno zwrócić naszą uwagę, bo mam wrażenie, że my trochę zbyt szybko zaczęliśmy oswajać się z tym, co dzieje się wokół polskich granic, i to jest niebezpieczna droga. Warto o sobie uz uzmysłowić. Jak naprawdę potężna jest dla Polski stawka? I co ciekawe, Rosjanie wydają się sądzić, że ponieważ no, zauważają, że Polska wzrosła, jeśli chodzi, że znaczenie Polski wzrosło, że Polska jest państwem silniejszym niż była w przeszłości. Naturalną konsekwencją tego jest fakt, że Rosjanie sądzą, że my przyjmiemy imperialną logikę, że w ten sposób będziemy patrzeć na sąsiadów Polski, na państwa znajdujące się pomiędzy Polską a Rosją. I jeżeli rzeczywiście, naprawdę Rosjanie myślą w ten sposób o polskim państwie, to popełniają potężny błąd, bo nie doceniają siły polskiego państwa, a siłą polskiego państwa jest również to, że potrafiła skutecznie oddzielić przeszłość od przyszłości, potrafi czerpać z tej, z tej przeszłości. Ale ta przeszłość nie determinuje przyszłych stosunków polskich z naszymi sąsiadami. I rzadko kiedy jest tak, że tak doskonale pasuje w, do Tekstu napisanego dzisiaj, tekst sprzed 50 lat. I skoro oglądacie ten film, to interesujecie się sprawami międzynarodowymi. Tekst Juliusza Miroszewskiego sprzed właśnie 50 lat to jest jeden z tych tekstów, które jeżeli interesujecie się właśnie stosunkami międzynarodowymi, to nie tyle warto, ale trzeba przeczytać. Posłuchajcie kilku fragmentów. Rosja ma inny ustrój, lecz jak dawniej jest imperialna i niepokonana. Z naszego polskiego świata wypadło dno, jakby to obrazowo powiedziało się po angielsku. Lecz z rosyjskiego świata rewolucja nie wybiła dna, ponieważ Rosja jest i pozostała historycznie identyczna to znaczy imperialistyczna i zaborcza. Litwinow, czyli człowiek współkształtujący politykę zagraniczną ZSRR, mówił o odbudowie polskiego imperium z XVI i XVII wieku, co nam wydaje się komiczne. Lecz dla Litwinowa w przeciwieństwie do nas wiek XX był dalszym ciągiem XVI i XVII wieku z tą samą tradycyjną problematyką, nie wyłączając problematyki polskiej. Podobnie jak Carowie, Stalin, Litwinow i Breżniew uważali i uważają, że na obszarach Ukrainy, Litwy i Białorusi mogą panować albo Polacy, albo Rosjanie. Nie ma historycznego trzeciego rozwiązania. Istnieje tylko wybór pomiędzy imperializmem polskim a rosyjskim. Rosjanie nas przeceniają, ponieważ patrzą na nas z rosyjskiej historycznej perspektywy. Polacy natomiast, choć są dumni, a częściej jeszcze sentymentalni na temat swojej przyszłości historycznej, uważają jednocześnie, że owa imperialna chwała nie ma nic wspólnego z dzisiejszą rzeczywistością. Ja również nie wierzę w system albo my, albo oni. Nie wierzę, byśmy byli kiedykolwiek w możności odepchnąć Rosję z rogatek przemyśla pod Smoleńsk. Uważam również, że system powyższy, choć głęboko historycznie zakorzeniony, jest dziś anachronizmem, barbarzyńskim anachronizmem. Ukraińcy, Litwini i Białorusini w XX wieku nie mogą być pionkami w historycznej grze polsko-rosyjskiej. Pierwsza rzecz pospolita, czy szerzej bardzo bogata historia Polski, czy historia regionu. Może być źródłem inspiracji na przyszłość, może być źródłem polskiego soft power, może być jakimś symbolicznym spoiwem łączącym narody regionu, może się przydawać, może kształtować również przyszłość Polski, ale jest przeszłością. Nikt, absolutnie nikt o zdrowych zmysłach w Polsce, nie chciałby, żeby polskie państwo dążyło do ekspansji terytorialnej i żeby chciało zagarniać Lwów, Wilno, by, chciało, by, by zgłaszało roszczenia terytorialne względem swoich Sąsiadów, takie myślenie jest anachronizmem i jest kompletnym absurdem. I to nie jest tylko przykrywka, bo tak naprawdę to każdy Polak trzyma w szafie skrzydła husarskie, tylko to jest dla Polaków coś absolutnie oczywistego, nie tylko dlatego, że zostaliśmy tak przemieleni przez XX wiek, że nikomu by nie przyszło dzisiaj do głowy, by kwestionować kształt granic, ale również dlatego, że taka polityka jest zupełnie kontrproduktywna, ona jest skrajnie anachroniczna. Taki sposób myślenia Rosjan. Sprawia, że oni są skazani na porażkę z wyjątkiem jednego scenariusza. Z wyjątkiem scenariusza, w którym są w stanie zaprowadzić swoje porządki za pomocą czystej, gołej siły, za pomocą agresji zbrojnej. Nie ma innego scenariusza, w którym ten wymarzony przez Rosjan regionalny porządek, polegający na tym, że wszyscy są Rosjanom podlegli, mógł zostać zaprowadzony. Nie ma innej drogi. I teraz Rosjanie sądzą, że wzrost znaczenia Polski, który. Odnotowują, który ma miejsce, z automatu doprowadzi, że w Polsce zaczną wracać myśli imperialne, że zaczniemy mieć roszczenia terytorialne względem naszych sąsiadów, że będziemy chcieli narzucać coś Bałtom, narzucać coś Ukrainie, i wtedy, wtedy dla Rosji otworzy się jakieś pole gry. I ta logika, ten sposób rozumowania, który prezentują Rosjanie, to paradoksalnie jest coś, co wypycha Rosję z regionu Europy Środkowo-Wschodniej skuteczniej niż zrobiłaby to jakakolwiek celowa polityka państwa polskiego. Bo jaki inny naród regionu ch chce tak naprawdę żyć w takim świecie, w takim układzie, w którym po prostu dominują Rosjanie i to jest jedyny optymalny, naturalny porządek rzeczy? Po co Polska miałaby wkraczać ponownie na ścieżkę, imperialnych roszczeń terytorialnych, narzucania czegokolwiek państwom, bo po co Polska miałaby narzucać cokolwiek Litwie czy Łotwie? Po co miałoby chcieć dominować nad Ukrainą czy wyrywać kawałek zachodniej Ukrainy dla siebie? Jaki byłby w tym cel? Skoro uznanie podmiotowości tych państw, po pierwsze, sprawia, że te państwa z miejsca stają się przychylne Polsce w rozgrywce z, z Federacją Rosyjską, co pozwala skuteczniej powstrzymywać imperializm rosyjski, jak i to pozwala po prostu lepiej zaspokoić cele istnienia państwa polskiego. Bo jeżeli ustawimy sobie cele takie jak Federacja Rosyjska, to z punktu widzenia Rosji dzisiaj jedynym tak naprawdę możliwym środkiem do osiągnięcia celów jest agresja zbrojna. Tymczasem kiedy celem państwa polskiego jest bezpieczeństwo i dobrobyt Polaków, tak nagle współpraca z państwami, które znajdują się dookoła nas jest jak najbardziej optymalnym i racjonalnym rozwiązaniem. Uznanie podmiotowości Ukrainy, państw bałtyckich, Białorusi, ze wszystkimi konsekwencjami, również takimi, że prowadzi to do powstania niezależnych państw, z którymi, jak z każdym innym sąsiadem, możemy prowadzić szereg sporów, możemy mieć sprzeczne interesy. Ale to jest właśnie to, co w rozgrywce z Federacją Rosyjską stawia nas w uprzywilejowanej pozycji, bo Rosja. Realizując swoje cele polityczne, musi każdą z tych państwowości po kolei zgnieść, by zaprowadzić porządek, który jest docelowy i naturalny, zdaniem Moskwy. No tylko tutaj pojawia się niestety wielki problem otóż to, że Polska nie weszła na ścieżkę próby podporządkowania sąsiadów, na imperialną ścieżkę roszczeń terytorialnych. To nie przeniosło za sobą automatycznie tego, że Rosja z tej ścieżki zeszła. Rosja z tej ścieżki nie zejdzie jeszcze prawdopodobnie długo, bo nic dzisiaj na to nie wskazuje. Rosja będzie taka jeszcze długo, a Rosja na tej ścieżce będzie dążyć również do, jeżeli nie likwidacji, to co najmniej uprzedmiotowienia państwa polskiego. Nie miejmy co do tego absolutnie żadnych złudzeń. Jeżeli mówią nam to zupełnie wprost, to nie udawajmy, że nie słyszymy. Dlatego właśnie to po raz kolejny pokazuje, jak kolosalna dla Polski jest stawka tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Jak ważne jest to, żeby ten imperialny rosyjski agresywny walec został zatrzymany z daleka od polskich granic. Wojna bardzo szybko nam spowszedniała. Bardzo szybko wróciły czasami żałosne, czasami śmieszne wewnętrzne spory polityczne. Bardzo szybko wróciły normalne relacje międzynarodowe, stosunkowo normalne relacje międzynarodowe z sąsiadami. Tymczasem tam na wschodzie mocarstwo nuklearne wprost grozi, że będzie dążyć do likwidacji państwa polskiego albo co najmniej do jego uprzedmiotowienia. Nie traćmy z oczu tego, co naprawdę istotne. Serdecznie, serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Nie chciałem Was, nie chciałem was przestraszyć tym materiałem, ale myślę, że pewne rzeczy po prostu trzeba powiedzieć wprost. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję, że obejrzeliście do końca. Dziękuję za każdą złotówkę wsparcia, które trafia do mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Ten program nie powstawałby bez Was. Kłaniam się i do zobaczenia.